Hej, cześć, witajcie, witam was serdecznie, jestem Dominik Fatality i witam was w kolejnym odcinku The Rise of the Tomb Raider. Kontynuujemy naszą przygodę. Sofia, przytrzyma ich do waszego nadejścia. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Wyślę gońca, gdy będziemy gotowi. Na pewno nie chcesz pójść ze mną? Przydałaby się pomoc. Straciliśmy zbyt wielu ludzi. Muszę zabrać rannych w bezpieczne miejsce. Okej. Znów się wzięli. Wszystko jest na obrzeżach miasta nad szaleją pożar. Cieszę się, że mogłam tam być. Dobra. Idziemy dalej. Teraz wszystko zależy od Sofii. Jacob wysłał ją naprzód. Karabiny powtarzalne. By się można było rozejrzeć gdzieś. Jest, udało się. Dobra. Och. Gdzie my to się musimy tam dalej się przedzierać? No teraz nam mamy jakieś wrogowie. Jacob, to prawdziwa rzeź, ani śladu twoich ludzi. Możliwe, że Sofia zabrała ich do katakumb pod wieżą, ale straciłem z nią kontakt. Dobrze, poszukam jej tam. Ups, nie zauważyłem tej belki leżącej. Myślałem, że wystarczy przeskoczyć. No ale Lara niestety nie dała rady przeskoczyć takiej małej szczelinki, więc... Jacob. To prawdziwa rzeź, ani śladu twoich ludzi. Możliwe, że Sofia zabrała ich do katakumb pod wieżą, ale straciłem z nią kontakt. Dobrze, poszukam jej tam. Prawie skończyliśmy ewakuować rannych. Wkrótce dołączę do ciebie. Okej. Thanks. Tam mam iść? Tak. Tam nic nie ma? Nie, nie wydaje mi się. Okej. Chyba jeszcze ma górą. Dobra, idziemy górą. Kurde, silna ta Lara, silna. Przeskakuj, przeskakuj. Trzeba się ruszać. Ups, nie to. Mam już zajebisty łuk. Z wciągarką w ogóle. Chyba to była wciągarka. Wygląda jak... Bo to tak po prostu... Tak dla pizzy to jest? Jakieś dzwony. Tam jest ta wieża. O shit. Musimy dostać pod tą wieżę. Mam nadzieję, że nie jest za późno. To nie będzie łatwe. No właśnie. Mam nadzieję, Lara, że też nie jest za późno i że damy radę. Nie będziemy się tu ociągać. Laro, tylko ruszamy dalej. Amunicja. Ammunition. O Boże, nie. Poczekaj, Laro. Nie strzelaj, będziemy... Nie, 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 nie. Jednego pominąłeś. Bądź bardziej skrupulatny.
Jak wygląda sytuacja? Tutaj czysto. Oddział czwarty przeczesuje tunele w poszukiwaniu Atlasu. Uwaga, zbliża się! To macie przejebane teraz, wiecie o tym. What? Okej. Okay. Shit. Oh fuck. No to był zły pomysł jednak. Mogę rzucić czymś, właśnie mogę. No nie wiem, to wyglądał jeszcze raz. Rozejść się i przeszukać teren. Zabić wszystko, co się rusza. W miarę możliwości używajcie noży. Musimy oszczędzać amunicję. Kurwa. Jak oni damage wklepują? No nie wierzę, no. Jak oni mają... Kurwa. Te jebane karabiny. Jednego pominąłem. Bądź bardziej skrupulatny. Jak wygląda sytuacja? Tutaj czysto. Oddział czwarty przeczesuje tunele w poszukiwaniu Atlasu. Nie mam? Łuk OP. Okej. Dobra. Trzeba było od razu do nich, kurwa, tak podejść. Łuk jednak jest podstawową bronią tu. Wszystkich zmasakrowali. Słownie wszystkich. Pozbierajmy trochę amunicji. Drzymajmy. Słyszałem jakieś strzały. Drewienko. Kolego. Dead. Jesteś dead, kolego. Ja się przeszukam łeb. W poszukiwaniu mózgu. Bitch. Bitch, bitch, bitch. Okej, okay, okej. Okay. Cwaniaki zakichane. O, monetki. Monety, monety. Ammunition. Fuck.
O kurde, tego się nie spodziewałem. To mnie zaskoczyło. Te gnojki są zdolne. Mogli zastawić pułapki. Nie martw się, zabiję wszystko, co się rusza. Idźmy powoli. Miejcie się na baczności. Co tutaj? Trzeci. Czekajcie, bo tam jest jakaś skrzynka? Czy to jest jakiś artefakt, czy po prostu amunicja? Wow. Wy tchórze. Nie. O, jestem się pod ustawą. Gnojki. Rozwiąż mnie. Wszystkich pozabijam. Spokojnie, Sofio. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi. Może twoi ludzie poświęcili już wystarczająco. To nasz cel w życiu. Źle cię oceniłam, Laro. Powiedz, jak mogę ci pomóc. Muszę zapewnić im bezpieczeństwo. Ale wejście do kataku... Myślałem, że będziemy się wpierdzalać do tych głównych, żeby ich zabić, a tu... A my tu będziemy ich ratować. Ojo. Musimy przedostać się do środka. Tak. Zabierzemy ich w bezpieczne miejsce. Tędy. Ja myślałem, że będziemy się, że ona ze złości będziemy lecieć, żeby ich tam wszystkich powybijać, pozabijać, a my idziemy w bezpieczne miejsce zabierać. Można i tak. Mam zejść tu? Na tym fresku przedstawiono moment dotarcia do doliny. Musiało to wyglądać jak raj. Grecki, gitarka. Szkolimy się językami. Oj. Nie wespnę się? Wespnę się. Co ty gadasz, że się nie wespnę? Oto one. Może uda mi się je stąd odblokować. Oni to trzymają to? Ile bańce, wiedzą. Nie mogę ich zabić. Jakaś zbrojownia. Coś będzie? To pomoże. Co tu jest? Laro? Co ty tam robisz? Laro? Halo? Co ona ma? O mój Boże. Wybuchowa strzała, idealnie. Ideolo magnificanzo. Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wyrzeźbiono go z jelenia. No, nie wygląda mi to na jelenia. Był to ważny artefakt, a... Nie wygląda mi to na jelenia, ale okej. Okay. Weźmy. A, to jest na ueliwić, tak? Odsuńcie się od drzwi! A, to nasi byli. Tam ci chyba zdążyli się odsunąć. A to nasi byli, oni to próbowali ten. Dziękuję, Laro. W katakumbach będą bezpieczni. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Dojebała. Ale na razie cieszę się, że jesteś z nami. Atakują wieżę. Nasi wciąż tam są. Zabierz pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. Jasta! Nadszedł dzień. Grecki. Grecki OP.
wow. Dawaj, Laro, wybierz się. Wierzę. Wierzę w to, Laro, że się wybijesz. Laro, jestem. Tak? Obrywamy od helikopteru. Musisz przyciągnąć jakoś... Kurwa, te helikoptery. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. O, snajper. Ups. Kurwa, znowu się zaczyna. Żadnego karabinu? Trochę lipa. Myślę, że mam jakiś karabin maszynowy. Okej, spokojnie, Laro. Ej, uważaj! Kurwa, menda. Aha, dobra. No nic. Dobra. Kochani, słyszymy się w następnym odcinku. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.